W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wychowałem synów i wywyższyłem, a oni mną wzgardzili. Poznał wół Pana swego i osioł żółb Pana swego. A Izrael mnie nie poznał, a lud mój nie zrozumiał. Słowo Boga przez usta proroka Izajasza i do naszego pokolenia. Przybywamy jako pielgrzymi do sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Głotowie na Warmii. Miejsca, które przez wieki było miejscem pielgrzymkowym i odznaczało się gorliwym kultem Najświętszego Sakramentu oraz obfitością łask, cudownymi nawróceniami i uzdrowieniami. Przybywamy 12 czerwca Roku Pańskiego 2021. Organizatorem pielgrzymki jest prywatne katolickie stowarzyszenie wiernych tradycji łacińskiej imienia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Przybywają kapłani i przybywają wierni. Hasłem pielgrzymki podanym przez organizatorów jest: Matka Boża, Królowa Polski, niech nam, Polakom, króluje. Miejsce wielowiekowej czci Najświętszego Sakramentu poddaje temat rozważań i głoszonego słowa o Kościele katolickim, o Najświętszym Sakramencie, o czci Najświętszego Sakramentu. Kościół katolicki to jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa. Jeden święty, katolicki, apostolski Kościół. Pan nasz Jezus Chrystus powiedział do świętego Piotra apostoła: a ja tobie powiadam, że ty jesteś opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I nakazuje Chrystus Pan świętemu Piotrowi: et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. A ty kiedyś nawróciwszy się, utwierdzaj braci twoich. Ten obowiązek confirma fratres tuos, utwierdzaj braci twoich, spoczywa na wszystkich następcach świętego Piotra, wszystkich prawowitych papieżach. Sobór Watykański w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Chrystusowym Pastor Eternus z 1870 roku stanowi: kanon. Jeśli zatem ktoś mówi, że święty Piotr apostoł nie został przez Chrystusa Pana ustanowiony księciem wszystkich apostołów i widzialną głową całego Kościoła wojującego, albo że od Pana naszego Jezusa Chrystusa otrzymał tylko prymat godności, a nie prawdziwy prymat,
i właściwą władzę rządzenia, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Kościół katolicki, pouczony Bożym objawieniem, podaje do wierzenia dogmat o nieomylności papieskiej. W tejże samej konstytucji dogmatycznej Kościół katolicki ogłasza i stanowi. Dlatego trzymając się wiernie tradycji otrzymanej od początku wiary chrześcijańskiej, ku chwale Boga, Zbawiciela naszego, ku podwyższeniu religii katolickiej i zbawieniu chrześcijańskich narodów, za zgodą Świętego Soboru nauczamy i definiujemy jako dogmat objawiony przez Boga, że biskup rzymski, gdy mówi ex cathedra, to znaczy gdy sprawuje urząd pasterza i nauczyciela wszystkich wiernych, swą najwyższą apostolską władzą, zobowiązującą cały Kościół naukę w sprawach wiary i moralności, dzięki opiece Bożej przyrzeczonej mu w osobie świętego Piotra, apostoła, posiada tę nieomylność, jaką boski Zbawiciel chciał wyposażyć swój Kościół w definiowaniu nauki wiary i moralności. Toteż takie definicje są niezmienne same z siebie, a nie na mocy zgody Kościoła. Kanon. Jeśli zaś ktoś, co nie daj Boże, odważy się tej naszej definicji przeciwstawić, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Nauczanie papieża nie jest zostawione jego prywatnej arbitralności i nie może polegać na podawaniu nowych nauk, lecz ma na celu święte zachowywanie i wierne wyjaśnianie depozytu wiary katolickiej. Tak stwierdza taż sama konstytucja Pastor Eternus. Neque enim Petri successoribus, Spiritus Sanctus promissus est, ut eo revelante novam doctrinam pace facerent, sed ut eo assistente traditam per apostolos revelationem seu fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent. Albowiem następcą Piotra Duch Święty został obiecany nie w tym celu, by na podstawie jego objawienia podawali nową naukę, lecz aby przy jego pomocy święcie zachowywali i wiernie wyjaśniali otrzymane przez apostołów objawienie, to znaczy depozyt wiary. O Najświętszym Sakramencie i o czci Najświętszego Sakramentu. Sobór Trydencki na sesji 7 3 marca 1547 roku w dekrecie o sakramentach, w kanonach o sakramentach w ogólności, w
kanonie 13 stanowi: Si quis dixerit receptos et approbatos ecclesiae catholicae ritus in solemni sacramentorum administratione ad hiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato, a ministris prolibito omitti, aut in novos alios per quem cumque ecclesiarum pastorem mutari posse, anatema sit. Gdyby ktoś mówił, że przyjęte i uznane obrzędy Kościoła katolickiego, zwyczajowo stosowane przy uroczystym udzielaniu sakramentów, mogą być lekceważone lub dowolnie i bez grzechu pomijane lub zmieniane na inne, nowe, przez któregokolwiek pasterza kościołów, niech będzie wyklęty. Papież Święty Pius V w Bulli Quo Primum, kodyfikując mszę świętą w rycie rzymskim jako ryt własny Kościoła katolickiego po wsze czasy stanowił: Dlatego więc, aby wszyscy i wszędzie zaadaptowali i przestrzegali tego, co zostało im przekazane przez Święty Kościół Rzymski, Matkę i Nauczycielkę wszystkich innych kościołów, będzie odtąd bezprawiem na zawsze w całym świecie chrześcijańskim śpiewanie albo recytowanie mszy świętej według formuły innej niż ta przez nas wydana. Nakaz ten ma zastosowanie do wszystkich kościołów i kaplic patriarchalnych, kolegialnych i parafialnych, świeckich bądź należących do zgromadzenia religijnego, czy to męskiego, włączając w to wojskowe, czy żeńskiego, w których msze święte winny być śpiewane głośno w prezbiterium lub recytowane prywatnie, zgodnie z rytami i zwyczajami Kościoła rzymskiego. Ma to zastosowanie nawet wówczas, jeżeli wymienione kościoły zostały w jakikolwiek sposób zwolnione, czy to przez indult Stolicy Apostolskiej, czy przez zwyczaj, przywilej, lub nawet przez przysięgę lub zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej. Lub też jeżeli ich prawa i swobody były zagwarantowane w jakikolwiek inny sposób. Zachowując tylko te, gdzie praktyka odprawiania mszy świętej w inny sposób była przyznana ponad 200 lat temu, wraz z jednoczesnym utworzeniem i zatwierdzeniem Kościoła przez Stolicę Apostolską, oraz te, które zachowały podobny zwyczaj nieprzerwanie przez okres nie mniej niż 200 lat. W których to przypadkach w żaden sposób nie odwołujemy ich wyżej wymienionych przywilejów lub zwyczajów. Mimo to, jeżeli ten mszał, który uznaliśmy, iż jest godzien wydania, bardziej odpowiada tym ostatnim, niniejszym pozwalamy im na odprawianie mszy świętej zgodnie z tym rytem, pod warunkiem uzyskania zgody ich biskupa lub prałata oraz całej kapituły i niezależnie od innych warunków.
Wszystkim innym, wyżej wymienionym kościołom, zakazuje się używania innych mszałów, które należy zupełnie i w całości wycofać. I przez tę obecną konstytucję, która będzie mieć moc prawną po wsze czasy, nakazujemy i polecamy pod groźbą kary naszego gniewu, aby nic nie było dodane do naszego nowo wydanego mszału, nic tam pominięte, ani cokolwiek zmienione. W szczególności nakazujemy każdemu patriarsze, administratorowi i innym osobom jakiejkolwiek kościelnej godności, choćby był to kardynał świętego Kościoła Rzymskiego lub posiadacz jakiegokolwiek innego stopnia lub stanowiska, a nakazujemy im to na mocy świętego posłuszeństwa, aby śpiewali bądź recytowali mszę świętą zgodnie z rytem, sposobem i normą niniejszym przez nas ustanowioną, a tym samym zaprzestali i całkowicie zaniechali wszystkich innych rubryk i rytów, innych mszałów, niezależnie jak dawnych, do których przestrzegania byli przyzwyczajeni. I aby nie dopuszczali myśli o wprowadzaniu do odprawiania mszy świętej jakichkolwiek ceremonii lub recytowania jakichkolwiek innych modlitw niż te zawarte w mszale. Ponadto na mocy treści niniejszego aktu i mocą naszej apostolskiej władzy przyznajemy i uznajemy powieczne czasy, że dla śpiewania bądź recytowania mszy świętej w jakimkolwiek kościele bezwzględnie można posługiwać się tym mszałem bez jakichkolwiek skrupułów sumienia lub obawy o narażenie się na karę, sąd lub cenzurę, i że można go swobodnie i zgodnie z prawem używać. Żaden biskup, administrator, kanonik, kapelan lub inny ksiądz diecezjalny lub zakonnik jakiegokolwiek zgromadzenia, jakkolwiek nie byłby tytułowany, nie może być zobowiązany do odprawiania mszy świętej w inny sposób niż przez nas polecono. Podobnie nakazujemy i oznajmiamy, iż nikt nie może być nakłaniany bądź zmuszany do zmieniania tego mszału, a niniejsza konstytucja nigdy nie może być unieważniona lub zmieniona, ale na zawsze pozostanie ważna i będzie mieć moc prawną, pomimo wcześniejszych konstytucji lub edyktów, zgromadzeń prowincjalnych bądź synodalnych i pomimo zwyczajów wyżej wymienionych kościołów ustanowionych bardzo dawnym lub odwiecznym nakazem, zachowując tylko zwyczaje mające ponad 200 lat. Nikomu nie wolno naruszyć lub nierozważnie zmienić tego tekstu naszego zezwolenia, ustanowienia, nakazania, polecenia, skierowania, przyznania, indultu, deklaracji, woli, dekretu i zakazu. Ktokolwiek by ośmielił się tak uczynić,
Niech wie, iż naraża się na gniew Boga Wszechmogącego oraz błogosławionych apostołów Piotra i Pawła. 25 września 1969 roku kardynałowie Alfredo Ottaviani i Antonio Bacci wobec rugowania tradycyjnej katolickiej mszy świętej pisali do Pawła VI. Ojcze Święty, po przeanalizowaniu we współpracy z innymi teologami Novus Ordo Missae, który został przygotowany przez ekspertów komisji do spraw wcielenia konstytucji o liturgii, po modlitwie i długim namyśle czujemy się w obowiązku wobec Boga i Waszej Świątobliwości zakomunikować następujące spostrzeżenia. Jak dostatecznie udowadnia załączona krótka analiza krytyczna, będąca dziełem grupy doborowych teologów, liturgistów i duszpasterzy, Novus Ordo Missae, biorąc pod uwagę elementy nowe i podatne na rozmaite interpretacje, ukryte lub zawarte w sposób domyślny, tak w całości, jak w szczegółach, wyraźnie oddala się od katolickiej teologii mszy świętej, sformułowanej na 20. sesji Soboru Trydenckiego. Ustalając raz na zawsze kanony rytu, Sobór ten wzniósł zaporę nie do pokonania przeciw wszelkim herezjom atakującym integralność tajemnicy Eucharystii. Nie wydaje się, by argumenty natury duszpasterskiej, do których odwoływano się dla uzasadnienia tak poważnego zerwania, były dostateczne, nawet jeśli uznać, że wolno je przeciwstawić argumentom doktrynalnym. W Novus Ordo Missae pojawia się tyle nowości, zaś z drugiej strony tyle rzeczy odwiecznych zostaje zepchniętych na dalszy plan lub przesuniętych na inne miejsce, jeśli zostało dla nich jeszcze jakieś miejsce, że grozi to, iż pewna wątpliwość, która wkrada się niestety do niektórych środowisk, wzmocni się i przerodzi w pewnik. Uważa się bowiem, że prawdy wiary wyznawane od zawsze przez wierny lud można zmieniać lub pomijać milczeniem i nie będzie to zdradą świętego depozytu nauczania Kościoła, z którym wiara katolicka związana jest na zawsze. Ostatnie reformy stanowią wystarczający dowód na to, że nie da się wprowadzić nowych zmian w liturgii, nie powodując kompletnej dezorientacji u wiernych, którzy wyraźnie okazują, że są im one nieznośne i niezaprzeczalnie osłabiają ich wiarę. Przejawem tego wśród najlepszej części duchowieństwa
jest dręcząca rozterka sumienia, czego niezliczone świadectwa napływają do nas codziennie. Jesteśmy pewni, że nasze spostrzeżenia, dla których natchnieniem jest to, co słyszymy z ust pasterzy i wiernych, znajdą odzew w ojcowskim sercu waszej świątobliwości, zawsze pełnym głębokiej troski o duchowe potrzeby dzieci Kościoła. Jeśli jakieś prawo okazuje się szkodliwe, to poddani, dla których dobra się je stanowi, mają prawo, a nawet obowiązek prosić prawodawcę z synowską ufnością o jego odwołanie. Dlatego też błagamy gorąco waszą świątobliwość w chwili, gdy czystość wiary i jedność Kościoła narażone są przez tak okrutne rozdarcia i rosnące niebezpieczeństwa, które codziennie znajdują odgłos w zasmuconych słowach Ojca nas wszystkich, abyś zechciał nie pozbawiać nas możliwości uciekania się do nieskazitelnego i obfitującego w łaski mszału świętego Piusa V, tak otwarcie sławionego przez waszą świątobliwość i tak głęboko ukochanego i otaczanego czcią przez cały świat katolicki. Alfred kardynał Ottaviani, Antonio kardynał Bacci. Dalsza detaliczna analiza zreformowanego rytu mszalnego i jego szkodliwości dla wiary oraz uzasadnienie wytrwania przy mszy świętej w rycie rzymskim są zawarte w gruntownym teologicznym opracowaniu zatytułowanym Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae, podpisanym przez kardynała Alfredo Ottavianiego i kardynała Antonio Bacciego. Czytajmy to opracowanie powielekroć. Stwierdzamy fakt od kilkudziesięciu lat w dziedzinę kultu, głównie na skutek decyzji powszechnego wyrzucenia mszy świętej w rycie rzymskim, wtargnął bałagan, liczne profanacje, nieuszanowanie Najświętszego Sakramentu, umniejszenie czci Bożej oraz umniejszenie pobożności w nieskończonej liczbie dusz duchownych, zakonnych i świeckich. Co nam zatem czynić trzeba? Cztery zadania wołają o pilną realizację. Po pierwsze, podejmując starania o przywracanie kultu katolickiego mszy świętej w rycie rzymskim, powinniśmy mieć zawsze na uwadze powiązanie kultu z wiarą i świętym życiem. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Nie wystarczy
starać się tylko o przywrócenie samej mszy świętej. Po drugie, powinniśmy dokładać wszelkiej troski o godne organizowanie i sprawowanie Najświętszej Ofiary mszy świętej zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. W dekrecie o tym, co należy zachować, a czego unikać podczas odprawiania mszy świętej, Sobór Trydencki naucza, z jak wielką troską powinno się sprawować Najświętszą Ofiarę mszy, z wszelką czcią religijną i uszanowaniem, można najłatwiej stwierdzić, gdy się pomyśli, że w Piśmie Świętym ten, kto niedbale sprawuje dzieło Boże, zwany jest przeklętym. Skoro więc koniecznie stwierdzamy, że żadne inne dzieło nie może być uznane przez wiernych chrześcijan za bardziej święte i Boże, jak ta budząca lęk tajemnica, w której owa ożywiająca hostia, przez którą zostaliśmy pojednani z Bogiem Ojcem, jest codziennie ofiarowywana przez kapłanów na ołtarzu, to ponadto jest jasne, że należy dołożyć wszelkich starań i dokładności, aby ta ofiara była składana z największą możliwą wewnętrzną prawością i czystością serca, a także z wyrazami zewnętrznej pobożności i szacunku. Uczyńmy sobie rachunek sumienia. Jak traktujemy ten dar największy, najświętszy sakrament? Uczyńmy sobie mocne postanowienie. Będę traktował ten dar największy, najświętszy sakrament z największą możliwą wewnętrzną prawością i czystością serca, a także z wyrazami zewnętrznej pobożności i szacunku. Po trzecie, w czasach zamętu powszechnego pierwszym wyrazem naszego uszanowania Najświętszego Sakramentu będzie podjęcie decyzji poważnej wobec Boga. Związanie się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z mszą świętą w rycie rzymskim. Msza święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim, jest kultem własnym Kościoła katolickiego, kultem godnym Boga, miłym niebu, doskonałym w każdym detalu, dla dusz w najwyższym stopniu zbawiennym. Po czwarte, wielkoduszność. Należy być wielkodusznym. Zważywszy na pogmatwane od kilkudziesięciu lat okoliczności, powinniśmy zachować w sercu wielkoduszną dyspozycyjność, gotowość do przemierzania dalekich dystansów,
aby dotrzeć na katolicką mszę świętą i aby wyspowiadać się u kapłana nieskazitelnej katolickiej ortodoksji doktrynalnej. Dla spraw najświętszych nie należy szczędzić czasu i trudu. Cztery zadania pilne. Nie oszczędzajmy się. Dobro narodowe. Nieskazitelna ortodoksja katolicka jest nieskończenie cenniejsza niż najwyższe kompetencje, stopnie i tytuły naukowe. Fundamentem polskiej racji stanu jest przywracanie katolickiego kultu i katolickiej wiary, niezmienionej, tej samej, jaką Kościół katolicki przyniósł na polską ziemię ponad 1000 lat temu. Jako że grożą nam nowe odsłony kroczenia we mgle i kolejne rozczarowania zdezorientowanych dusz, należy jasno wyartykułować. Duchowni sprawujący wyłącznie katolicki kult i krzewiący wyłącznie niezmienioną katolicką wiarę są dobrem narodowym. Trzeba te słowa głośno wypowiadać. Wychowałem synów i wywyższyłem, a oni mną wzgardzili. Poznał wół Pana swego i osioł żółb Pana swego, a Izrael mnie nie poznał, a lud mój nie zrozumiał. Słowo Boga przez usta proroka Izajasza i do naszego pokolenia. Oby Pan Bóg dał nam zrozumienie niepospolitych okoliczności aktualnego momentu historii. Niepospolity moment dziejów. Czas egzaminu z katolickiej wiary. Czas świadectwa. Trzeba czynić wszystko, co możliwe, aby na polskiej ziemi przywracać nieskazitelną, niezmutowaną wiarę katolicką. Znajdziemy ją bez trudu w tradycyjnych katolickich katechizmach. Katolik czyta. Trzeba czynić wszystko, co możliwe, aby na polskiej ziemi przywracać nieskazitelny, niezmutowany kult katolicki, mszę świętą w rycie rzymskim, ryt własny Kościoła katolickiego. Trzeba czynić wszystko, co możliwe, aby na polskiej ziemi i gdziekolwiek na świecie, w polskich sercach, ujawniały się owoce świętości. Matkę Bożą, Królową Polski, prośmy z pokorą,
aby nam królowała, a my jako jej wierni poddani czyńmy wszystko, co możliwe, aby na polską ziemię i gdziekolwiek na świecie bije polskie serce, powracała katolicka wiara, powracał katolicki kult i aby pomnażały się owoce świętości w duszach naszych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.